14 lipca, środa, z Ewangelii Świętego Mateusza. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. No właśnie, Bóg zasłonił niektóre rzeczy przed mądrymi. Możemy powiedzieć cwaniakami. Tymi, którzy chcą być ważniejsi niż Pan Bóg. Nie wszystko dał im poznać. Może nie do końca Pan Bóg, to ich pycha, ich zarozumiałość nie pozwala im poznać Pana Boga. Oni cały czas wpatrzeni są w siebie. Jakby pozjadali wszystkie rozumy. Ja nieraz przyglądam się osobom, które, przepraszam, ale są związane z jakimiś grupami, które się gdzieś tam nawróciły, rok, dwa, trzy. I dzisiaj oni są, stawiają siebie ponad wszystko. Często, no, tak, z pokorą powiedzą, nie, to nieprawda, co ksiądz opowiada. Ale zachowują się często tak w swoim życiu, w swoim postępowaniu, jakby mieli monopol na świętość, na nawrócenie, jakby byli ogromnymi świadkami, bo oni tego doświadczyli. My codziennie doświadczamy nawrócenia. My codziennie doświadczamy przemiany. To nie znaczy, że gdzieś spektakularnie coś się w moim życiu wydarzyło, ja zwróciłem się do Pana Boga, odwróciłem się od zła, zwróciłem się do Pana Boga. To już jestem naprawdę na tym górnym levelu, na tym górnym poziomie. I to ja jestem dzisiaj autorytetem. Nie, ty walcz nadal. Walcz nadal, bo przyjdzie taki dzień, że Pan Bóg powie, sprawdzam. I sprawdzi twoje nawrócenie. I co wtedy, kiedy przyjdzie porażka? Co wtedy powiesz? Bądź pokorny w swojej relacji z Panem Bogiem. Nie wywyższaj się. Bądź pokornym człowiekiem, kiedy spotykasz Pana Boga w swoim życiu. Słuchaj Pana Boga, bo my dzisiaj chcemy słuchać bardziej siebie, a zakrywamy Pana Boga. To też widać dzisiaj, jak manipuluje się Kościołem, jak manipuluje się Panem Jezusem, Jego nauczaniem. Często nieraz właśnie może to nawrócenie, może ta bliskość z Panem Jezusem, ta relacja jest tylko taką przykrywką do mojego życia, jest takim dodatkiem, taką wisienką na torcie, żeby zobaczyć, zobacz, jak jestem cudowny, piękny i jeszcze człowiekiem wierzącym. Pan Jezus chce człowieka pokornego, pełnego miłości, abyśmy tacy byli, oddani całkowicie Jezusowi. Nie w tym, co żyjemy, jak żyjemy, ale tylko Jemu w prawdziwej relacji. Na ten dzisiejszy dzień serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.